Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Zima pokrzyżowała szyki piłkarzom, z tego powodu przełożono jutrzejszy mecz Pucharu Polski z udziałem Śląska Wrocław. Mistrzowie Polski w Świnoujściu zagrają dopiero 27 marca. Na zmianę terminu rewanżowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Flotą a Śląskiem wyraził zgodę Polski Związek Piłki Nożnej. Powodem odwołania zaplanowanego na środę spotkania były niekorzystne warunki atmosferyczne i zły stan boiska na stadionie w Świnoujściu. Obiekt lidera pierwszej ligi nie posiada podgrzewanej murawy. Po konsultacji z klubami ustalono nowy termin meczu. Spotkanie zostanie rozegrane 27 marca o godzinie 14. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski we Wrocławiu zakończył się wygraną Śląska 3-2. To nie jedyne spotkanie Pucharu Polski storpedowane przez zimową aurę. Z podobnych przyczyn na 26 marca przełożony został mecz Olimpii Grudziądz z broniącą trofeum Legią Warszawa. Najbliższe spotkanie wrocławskich piłkarzy w niedzielę o 14:30 na Stadionie Miejskim. W 19 kolejce Ekstraklasy Śląsk podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Hala Orbita znów będzie miejscem koszykarskich emocji. W sobotę zostanie tam rozegrany międzynarodowy turniej charytatywny. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci. To kolejna impreza sportowa organizowana przez Wrocław International School i Fundację Edukacji Międzynarodowej. Po piłce nożnej przyszła pora na basket. Gorącym zwolennikiem tej dyscypliny jest jeden z amerykańskich wykładowców wrocławskiej placówki. Jako wielki fan koszykówki śledzę występy różnych drużyn. Przede wszystkim kibicuję swojej uniwersyteckiej drużynie z Syracuse w stanie Nowy Jork. Lubię Los Angeles Lakers, ale śledzę też, choć na razie tylko w relacjach prasowych, jak radzą sobie koszykarze Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że już wkrótce wywalczą awans i będą dostarczać miejscowym kibicom olbrzymich emocji w Ekstraklasie. Zanim jednak Wrocław ponownie będzie mieć swój zespół w koszykarskiej Ekstraklasie na parkiecie w hali Orbita w najbliższą sobotę, w międzynarodowych zawodach spotka się 6 koszykarskich zespołów, dziewcząt i chłopców. To są dzieci w wieku gimnazjalnym, młodzież z przeróżnych krajów, która przez jakiś czas przebywa w Polsce i uczy się w placówkach takich jak nasza, czyli jak Wrocław International School. To są szkoły, gdzie wykładowym językiem jest język angielski i one pomagają tej młodzieży tutaj realizować po prostu obowiązek szkolny i umożliwiają im później kontynuację nauki w innych tego typu placówkach na całym świecie. Sobotnie zawody to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także forma pomocy dla wrocławskiego hospicjum dla dzieci, jedynej tego typu placówki na Dolnym Śląsku. Nasz pomysł był taki, żeby młodzież już długo przed turniejem popularyzowała ideę wspierania wrocławskiego hospicjum dla dzieci i nasi zawodnicy właśnie tym się zajmowali w swoich środowiskach. Zbierali też wolne datki na ten cel, które na koniec turnieju przekażemy hospicjum. Ponadto w trakcie turnieju będzie duża atrakcja dla widzów, ponieważ będzie aukcja bardzo interesujących gadżetów, które oferowała nam Fundacja Marcina Gortata i pan Maciej Zieliński, który jest patronem honorowym tej imprezy. Obaj czołowi koszykarze nie dali się długo namawiać do objęcia patronatem wrocławskiego turnieju. Obaj nasi partnerzy zareagowali naprawdę fantastycznie na naszą propozycję. Myślę, że wynika to przede wszystkim z charytatywnego charakteru tej imprezy. Zarówno Maciej Zieliński, jak i Fundacja Marcina Gortata od razu zgodzili się na współpracę i od razu zaproponowali przekazanie cennych gadżetów w postaci piłek, koszulek czy zdjęć z autografami. Międzynarodowy turniej koszykówki na rzecz wrocławskiego hospicjum dla dzieci rozpocznie się w sobotę o godzinie 8:30 w hali Orbita. Wstęp jest bezpłatny. Bez medali wrócili z rozegranych w Szczyrku Mistrzostw Polski do lat 10 wrocławscy szachiści. Szansę na podium miała Basia Dadeło. Słabsza gra zawodniczki Polonii w końcówce turnieju odebrała jej jednak dobrą pozycję. Wrocławianka, choć młodsza o rok od większości rywalek, zawody w Szczyrku rozpoczęła bez kompleksów. Na półmetku rywalizacji 9-letnia szachistka Polonii dzieliła pierwsze miejsce z Magdaleną Harazińską. Obie zawodniczki w 5 rundach zgromadziły po 4,5 punktu. Niestety druga część turnieju była bardzo nieudana dla wrocławianki. W 4 kolejnych rundach Basia Dadeło wywalczyła tylko pół punktu, co dało jej 18 miejsce w końcowej klasyfikacji. 3 pozycje niżej sklasyfikowana została Hanna Frey z MDK Śródmieścia.
mieście Wrocław. Mistrzynią kraju została Magdalena Harazińska. Zawodniczka Wiktorii Kielce w 9 rundach zgromadziła 7,5 punktu. Wśród chłopców bezkonkurencyjny był Paweł Teclaw. Szachista KKS Kartuzy nie miał sobie równych, wygrywając wszystkie 9 partii. 3 punkty do zwycięzcy stracił Tomasz Żyła. Zawodnik wrocławskiego Hetmana uplasował się ostatecznie na 8 miejscu. 16 był Jakub Musiała z MDK Fabryczna Wrocław, a jedyny reprezentant wrocławskiej Polonii, Wiktor Smyka, sklasyfikowany został na 38 pozycji. Były reprezentant Polski w szermierce rozpoczął kolejny etap najtrudniejszego pojedynku w życiu. Wrocławianin Jacek Gaworski od 9 lat choruje na stwardnienie rozsiane. W ubiegłym roku lekarze rozpoznali u niego także nowotwór. Dzięki Państwa pomocy sportowiec przejdzie kosztowną operację w Berlinie. Kilka miesięcy temu Jacek Gaworski założył fundację na rzecz ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe Pomóż walczyć o życie. Jej główne cele to zbiórka pieniędzy na finansowanie terapii dla chorych oraz poprawa warunków ich życia. Dramatyczny apel sportowca, którego leczenia nie chciała się podjąć żadna klinika w kraju, przyniósł zaskakujący odzew. Udało się zebrać pieniądze na kosztowną operację w Berlinie i zyskać kolejną porcję nadziei, mówi żona zawodnika. To były niesamowite chwile, nie mogliśmy uwierzyć razem z mężem. Siedzieliśmy, płakaliśmy jak dzieci. Po prostu to była taka radość, to było niesamowite. To po prostu przez rok dreptaliśmy w miejscu, próbując zebrać te pieniądze i kiedy w końcu udało się i dowiedzieliśmy się, że są, to nie mogliśmy uwierzyć. Po prostu sprawdzaliśmy kilka razy, czy aby na pewno, czy to jest prawda. Także obydwoje siedzieliśmy i płakaliśmy ze radości, ze szczęścia jak dzieci, no bo to był ostatni dzwonek, żeby operować męża. Dzięki pomocy płynącej z kraju i zagranicy Jacek Gaworski będzie miał zapewnioną opiekę medyczną, najlepszą z możliwych. Od najprostszych rzeczy, czyli informacyjnych punktów, poprzez kliniki, poprzez lekarzy, poprzez pielęgniarki. Tam ludzie mają komfort pracy, to są niesamowici specjaliści, to są giganci. Oni mają możliwość uczenia się i praktykowania na całym świecie, zdobywania wiedzy. Oni mają nieograniczone możliwości uczenia się i zdobywania tej wiedzy. I to się przekłada na pacjentów, leczą się tam najwięksi ze świata i wśród grona tych największych znajdzie się mój mąż dzięki społeczeństwu, dzięki ludziom z całego świata. Także mój mąż niejako wszedł w grono obywateli świata leczących się w klinice międzynarodowej. Zabieg w stolicy Niemiec zaplanowany jest na środę. Wcześniej Jacka Gaworskiego czeka seria kompleksowych badań. Po operacji będziemy mogli mówić już 100%, będziemy pewni, jak będzie wyglądał dalszy przebieg mojego leczenia. No, lekarze zobaczą, z czym mają do czynienia, po prostu jak ten nowotwór przez ten rok czasu postąpił i wtedy będziemy wiedzieli. Jedno jest pewne w 100%, pierwszy etap planowany jest na 7 dni pobytu w szpitalu. Jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to na tym się zakończy. I ja tak myślę, że tak będzie, bo wiadomo, jeżeli będą jakieś komplikacje, to ten czas się przedłuży, no i też będą dodatkowe potrzebne nowe środki na to. Jacek Gaworski nie traci nadziei, że uda mu się zrealizować jeszcze jeden sportowy cel w życiu, czyli występ w paraolimpijskiej rywalizacji w Brazylii. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość uprawiania szermierki na wózkach, że zacząłem sobie z tym dawać radę, pojawił się też i cel, że nie tylko walka z chorobą, ale i walka z przeciwnikiem na planszy, no w tym wypadku na wózku. I myślę, że takim moim cichą nadzieją jest to, że wystąpię na tej paraolimpiadzie w Rio de Janeiro po to, żeby pokazać ludziom, że jeżeli człowiek czegoś bardzo chce i z pomocą innych da się to wszystko pogodzić i spełnić te marzenia. Tych, którzy chcieliby pomóc spełnić marzenia wrocławskiego szermierza, odsyłamy na stronę internetową jego fundacji www.jackgaworski.pl. Za Jacka Gaworskiego trzymamy kciuki, a na koniec przypominam, że wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać także na profilu SportGame na Facebooku. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Sponsorem SportGame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.